Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o wymianie handlowej Polski i Unii Europejskiej z Ukrainą w sektorze rolno-spożywczym. W studiu witam Jakuba Czugałę, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Inwazja Rosji na Ukrainę w znacznym stopniu uniemożliwia wymianę handlową z Ukrainą. Jak duże jest to wyzwanie dla polskiego eksportu w sektorze rolno-spożywczym? No, jest to z pewnością spore wyzwanie, ponieważ Ukraina była jednym z naszych najważniejszych partnerów w sektorze rolno-spożywczym, najważniejszych partnerów spoza Unii Europejskiej. Tutaj trzeba powiedzieć, że Unia Europejska odpowiada za około 70% polskiego eksportu dóbr z sektora rolno-spożywczego. Wliczając w to Wielką Brytanię, ten udział wzrasta do nawet do 80%. No więc tutaj ciągle jednak tym zdecydowanie naszym dominującym partnerem są partnerzy unijni. Ukraina i Rosja to były dwa państwa, które były najważniejszymi partnerami pozaunijnymi, natomiast ich udział w polskim eksporcie to było około 2-2,5%. No więc z pewnością jest to wyzwanie, w szczególności w poszczególnych kategoriach produktowych z perspektywy zarówno eksportowej, jak i importowej. Natomiast no, nie jest to coś, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego sektora rolno-spożywczego w Polsce. Jakie surowce i produkty spożywcze trafiały z Ukrainy do Polski i z Polski do Ukrainy? Z Ukrainy do Polski trafiały, tą najważniejszą kategorią były oleje roślinne, w szczególności olej słonecznikowy oraz olej sojowy, a także śruty roślin oleistych, śruta znowu słonecznikowa, sojowa, czyli te główne wysokobiałkowe składniki pasz. W przypadku olejów no to faktycznie około ponad 20% polskiego importu olejów roślinnych to był import z Ukrainy. On będzie musiał zostać zastąpiony pewnie głównie z Europy Zachodniej, być może też reeksportowany przez tę Europę Zachodnią z innych regionów. Natomiast jeśli chodzi o eksport, tutaj eksportowaliśmy głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso wieprzowe, mięso drobiowe oraz sery. Wydaje się, że poza serami pozostałe kategorie, dla pozostałych kategorii ten udział Ukrainy w eksporcie nie był tak duży, żeby stanowiło to no, bardzo duże wyzwanie dla całych branż. Ten eksport jednak w większości zdecydowanej, przede wszystkim mięsa drobiowego, trafiał do Europy Zachodniej. Czyli zaprzestanie importu z Ukrainy nie powinno wpłynąć na brak surowców w Polsce, choć wojna skutkuje wzrostem cen. Tak, wydaje się, że większy wpływ na sektor rolno-spożywczy będzie mieć obecna wojna na poziom cen w Polsce i tak naprawdę w całej Europie i szerzej na świecie. Tutaj to znaczenie będzie większe, bo widzieliśmy zdecydowane wzrosty cen surowców rolnych, w szczególności zbóż i roślin oleistych, czyli tam, gdzie Ukraina jest kluczowym graczem na rynku nie tylko europejskim, ale i globalnym. Tam były wzrosty rzędu 30-40% na przestrzeni pierwszych tygodni wojny, więc w związku z tym no, to się automatycznie odbija na sytuację cenową, na koszty produkcji nie tylko produktów, które no, kojarzymy w pierwszej chwili, tak, czyli przede wszystkim pieczywa, mąki, olejów roślinnych na sklepowych półkach, ale też wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa, nabiału, jaj, no, ponieważ zboża i rośliny oleiste to są główne składniki pasz gospodarskich i tutaj mamy takie wzrosty cen o takiej skali od razu powodują bardzo duży wzrost kosztów produkcji. Na koniec zapytam jeszcze o szerszy europejski kontekst. Jakie znaczenie ma Ukraina w sektorze rolno-spożywczym Unii Europejskiej? Znacznie większe niż ogółem w całej gospodarce, co jest związane z właśnie z tradycyjną rolą Ukrainy jako tego spichlerza Europy, ponieważ widzimy, że w przypadku importu ogółem Ukraina odpowiada za około 1,1% importu do Unii Europejskiej, natomiast w sektorze rolno-spożywczym ten udział jest ponad czterokrotnie większy. No i faktycznie to jest głównie związane ze zbożami i roślinami oleistymi. W przypadku zbóż chodzi przede wszystkim o kukurydzę, która była w dużym stopniu importowana przez państwa Europy Zachodniej, głównie Hiszpanię, też Włochy, Holandię. Te państwa będą musiały najpewniej poszukać kukurydzy w innych regionach, ponieważ same nie będą w stanie zapewnić wystarczającej produkcji, głównie zapewne z Ameryki Południowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.